Słuchajcie mnie uważnie teraz. Ja naprawdę cały czas czekałem na sklep. No, tutaj Krystian Smacznego, widzę, że z nami dzisiaj dołączyła Ruzia. Cześć. Witamy ją, dawno nie było u nas. I w dzisiejszym odcineczku, chyba pierwszy raz w ogóle to jest twój Ruzia, nie? W ogóle w dorsach. Tak, dobra. To jest pierwszy raz. No to będzie grube wyzwanie, bo w dzisiejszym odcinku łapiemy dupa. Dupa. Dupa? Tak, tylko chciałem powiedzieć grzeczniej to, żeby nie było demonetyzacji. Okej. Okay. Dopiero teraz, jak tu stałem, tu, i nie mogłem kliknąć C, dostałem muzyczkę wyjścia z windy. Ale poczekajcie, skoro to jest jej pierwszy raz, no, to ja wnioskuję o to, żeby ona otworzyła drzwi. Dobra, otwórz pierwsze drzwi. Krystian, nie pokazuj jej! Musisz znaleźć klucz. W tym pomieszczeniu. W tym tu? Tak. No, dobra, to nie było ciężkie, okej. Okay. Gdzie jest? Gdzie? Ja nie widziałem. Okej. Okay. Dalej. No, dobra. No. Gotowi? Tak. Tak. Otwieraj. Dobra. Dobra. O. Ale wstań. Tą kłódkę. Nie kucaj. O. I nie wypinaj, pupy. Czy ty się, Maciek, patrzysz? Mówię tylko, żebyś nie kucała. On mi się ostatnio pod spódniczkę patrzył, jak pokazywałam mu skróty. Nie, to jest teraz oszustwo. Dlatego Ola postanowiła pójść krok dalej, założyła spodnie. Nie, ja tylko tak robię. Jak w robocie takie rzeczy pokazujecie, to tylko ja tak wyciągam wtedy krucyfiksa. Siemaneczko, przerwę wam na chwilę odcinek, aby was zapytać o pewną jedną rzecz, więc mnie posłuchajcie. Denerwuje was niestabilny ping podczas grania w gry? Mam na to idealne rozwiązanie. No i oczywiście takie, jakie najbardziej lubię, czyli darmowe. Gira Booster rozwiąże problem niestabilnego połączenia sieciowego, sprawiając, że koniec ze skakającym pingiem. Raz mam 50, raz 300, koniec z tym. Zamulony internet, bo korzysta z niego wiele osób naraz? Pff, to już nie jest problem. Albo jeśli tak jak ja, nie macie możliwości połączenia się bezpośrednio pod router, bo na przykład stoi w drugim pokoju lub o sąsiada, to GitHub Booster sobie na spokojnie z tym poradzi. Zoptymalizuje wasze połączenie tak, żeby wyciągnąć z niego maksimum. Gdybym tylko wiedział wcześniej o GitHub Boosterze, sporo bym oszczędził nerwów grając w gry. Wbijajcie w link, który znajduje się w opisie tego filmiku, a teraz wracamy na odcineczek. Dobra, uwaga, bo Maciek dzisiaj miał na pupie użyć krucyfiksa. Trzymaj, Maciek. Działa czy nie? O Jezus, czuję mrowienie. Chyba nie działa. Zaraz wracam. Okej. Okay. To dopiero drugie drzwi. Tak. Ej, dobra, czekajcie, a może nauka obsługi szafy. Spraw sobie szafę pod E. Pod no, e musisz wejść do niej. Nauka. Oj, wejdź, cyk. I teraz nauka czeka. Obsługi. Ale musisz nie, czemu ma czekać? Nie, no teraz ma wyjść, no jak zrobi się ciemno, to musisz wyjść. Ale powiedziałeś, że ma czekać, No wiecie co? O, ja tu proszę jakieś wskazówki. Patrzcie, Maciek z Olą. To jest obraz Simsów w tej grze! Co? Jest pierwszy raz to w życiu widzę. Łapanie fresh code. Fresh code łapiemy. Ale czemu w dorsach? A co to jest? Ej, musimy się schować do szafy, No nie, Ola, nie. Schowaj się do szafy, tą do pierwszej. Tą szafę bierz, dobra. A dobra. Ja mam. Dla ciebie no już Maciek! Nie ma. Popatrz. Maciek chciał umrzeć. Maciek, czy ty umarłeś? Nie. Na szczęście udało mi się dotrzeć. Przepraszam bardzo, tu jest ciemno. On przez 17 sekund szukał szafy. Chodź. No jest ciemno, zgasili światła. Nie, bo nie zorientowałem się, ile jest szaf w pokoju, nie? Jak chcesz, możemy wejść razem do szafy. Nie da rady. Nie, a szkoda. Ale da radę wejść w to samo łóżko, w kilka osób. Pod łóżko. Ja bym na twoim miejscu nie próbował schodzić z nim do szafy. Ja myślałam, że on będzie na tobie używał krucyfiksu wtedy. Ej, pierwszy raz to miał być w dorsy. No tak. No okej. A nie w szafy? A nie w szafy i w łóżka. Okej, dobra. To teraz zrobimy alternatywną wersję gry, zrobimy szafy, będziemy chodzić po szafach i chować się w pokojach. No tak. Okej. Nie wiem, jak miałoby to wyglądać w sumie. O, tu ma baterię, Macia. Normalnie. Ja i tak nie mam nic, więc no. Ja też nie. Ale ty nie mogłaś nawet wziąć baterii. Tutaj coś jest? Nic nie ma, pusta. A druga bateria, ale super. O, dwie baterie, oni nas zostawiają. Ogólnie... Ona w tyle. Wiem, bo oni są niedobrzy. Jak będzie ten... Albo czekajcie, nie biegnijmy. Krystian zrobi za nas to. A może jej byście dali zrobić? Ona nie będzie wiedziała, czy dorsy przychodzi. Ale Ola szybko zrobiłaś, Jezus. To musisz biegnij na dół do piwnicy. Biegnij na dół do piwnicy. Ja nie chcę iść do piwnicy. Kiedy Ola, kiedy zdążyłaś wyjść? Bo wiecie co, bo jest problem. Ogólnie widzowie nie wiedzą, bo my obie jesteśmy Ole.
A, no tak. Jako oni pomagają. Ola, to Ola, Ola. A, no tak, bo Ruzia, i, Ruzia i Koneko to chciałbym są dwie Ole. Chciałbym zaznaczyć, że fajnie, żeby tłumaczyłaś to mniej więcej po 4 minutach, nie? Tak, fajnie, tak. Fajnie. Ola to fajne imię. Ale poczekajcie tu. Ola, chodź na chwilę. No, idę. Patrz, ale wy mi się tam czekać. A, dobra. No, wynucha. Okay. Stań ze mną równo. Chodź tu bliżej do mnie. Tak się na nich spójrz. No, chodź do nich. Ej, czy my nie wyglądamy podobnie? Nie. No nie. Inne ubrania, inne włosy. Fajnie. My jesteśmy team bliźniaczki Ola. Team Ole. Team dobra. Bliźniaczki Ole. Dłuższej nazwy nie było? Nie. O, TPO. Ej. Chowaj się do szafy. Chowaj się do szafy. Ej, ale co ja w tej piwnicy zrobić? Szafy są. Wyjdź! Jak? Nie wychodź! Nie! Przeżyłaś? Tak. Przeżyłaś? No. Okay. O Jezu, dobrze, bo za szybko weszłaś trochę do tej szafy, by cię wyrzuciło, wiesz? No. Musisz czekać na dźwięk reagować. Ona musi się świecić, bo ona nie ma latarki. No ale mieli... wam wszystkim. A, właśnie, ale chwila, wytłumaczył jej ktoś jedną rzecz? O kurde, no! Jako? Boże, jakieś psy tu na mnie skaczą. No właśnie, chciałem powiedzieć, czy ktoś jej to wytłumaczył? Znaczy ja tłumaczyłem przed odcinkiem właśnie, że taki poczekajcie jest... Poczekajcie na mnie sekundę, poczekajcie sekundę. Okej. Sekunda. Dobra, już. Okay. A co się stało? Nic, musiałam się podrapać. Okay. O nie, wiem jeszcze rozróżnić, dobra. A co cię to obchodzi, gdzie? No dobra, i mam teraz niecałe pół chapsa. No dobra, trochę więcej. Ola, jesteś wampirem? No. Będziesz syczeć? Nie. Wiesz co, Koneko pokazało jej krucyfiks i ci będziesz jej syczeć. No będę syczeć. Wampir. No, okej, dobra. Latarka mi nie działała. Okay. Ja nie mam latarki. Ja też nie mam. No. Ogólnie jak jesteś w ciemnym pokoju, to musisz słuchać takiego psyki. Uważaj, jak Maciek wejdzie. Nie, tak, bo pierne czy co? No ja nic nie powiedziałem, to ty zasugerowałeś. Ja cały czas słyszę. Co słyszysz? Pamiętaj, Maciek, że chciałeś z nią wejść do szafy, jakbyś tam. Ja nie chciałem, przecież to była jej propozycja, nie moja. No co ty mnie wkręcasz teraz? Nie, no wiem najlepiej się teraz wypią. Co? Przecież no, to ty powiedziałeś. Bez takich, Ola. Bez żadnego wypinania. No, a kto się na początku wypina? No. Przecież ty. Ja się wypiłam. O przecież nie. Przecież to ty szłaś. Baterię mam, kto chce baterię, bo ja tak nie mam latarki. Ja mam full. No tylko Koneko może mieć. A ja znalazłam hajsy. To jest a wiecie czemu ja wzięłam krzyż dzisiaj? No czemu? Bo nie lubisz Maćka? Bo jak łapaliśmy wszystkie potwory na krzyż, to ja nie złapałam psyta i nie mam osiągnięcia za niego. O kurczę! O, ale to jak będziesz miała... szafy, to... Idealnie. Nie, jeszcze nie, ale wyjdź. Psyta, ja... To mów nam. Ja ci powiem to zaraz. Mów nam, Ola. Dobra, mów, kiedy wejść. Już? Teraz. Lecisz? Teraz. Teraz. Dobra. Okej. Dobra. Idziemy dalej. Jak będzie lecieć ambush. Nie, ambush. Ambush. Zapalara druga to jest, będzie zapraszam, kilka razy halo. Leciał, nie? Musisz uważać na to, Ruzia. Bardzo mocno. Tak. To wtedy musisz robić tak. Gruzia, halo? Wchodzisz, wychodzisz. Gruzia. I wychodzisz, i Gruzia. Znowu wchodzisz. Gruzia, co? Chodź. Dobra, idę z sobą, no. Pa, Maciek. To jest zapalara, tu jest zapalarka darmowa. Weź myślisz, sobie. Myślisz, że dobry jej zrobiłam poradnik? Tu, na górze, na górnej szafce, takie czarne ja tu. Ja bym zrozumiał. Okay. Super. Tylko uważaj, bo się szybko kończy. A co ja mam z nią zrobić? Patrz, Maciek! Świeci ci w ciemnościach, żebyś widziała ale cokolwiek. Maciek. Tak. Maciek, a jak się ją odpala, jedynka? Klikasz lewy. To moje miejsce pracy. No, i gasisz samo. O, ale zgasi ją! Zgasi. To było kłamstwo, bo Ola nawet nie potrafi dwóch komputerów naraz obsługiwać. Tam prawda. Było tak przynajmniej... Ale nie, to jest prawda akurat. Okay. Ola nawet jednego się zamieniła mnie. Słuchaj, i teraz... Proszę! Otwarte. Ktoś pukał. Dobra. Okej. Okay. Kto to? Słuchaj, prawdopodobnie halo? Będziemy uciekać od Sika jeszcze, nie? To musisz tak się skupić, że będziesz musiała kłócać też, nie? Ej! To są oczy. Ej! Co? Ono to się patrzy na ciebie, Ola. Ono się na mnie patrzy. Ola. Musisz buzi dać, żeby przebiec dalej. Masz! Okej, biegniemy. Krystian, poczekaj! Tu jest więcej oczu! Spokojnie! Krystian zostawił. Bo Krystian robi, poczekaj, Krystian, nie! Ona musi wiedzieć, co robi!
zrobić. Ale ja nic nie robię, tu jest zapalarka do wzięcia jeszcze. Hala do uzupełnienia, jak ktoś ma. Nie wiem, czy możesz całą, czy nie. Tylko nie mogę. Może ci trochę... Maciek? Ja nawet... co? No zapalarka w ostatnim jest. Ola. A, no to wezmę. Cza? No. Dziękuję. Oni nie chcą w ogóle wytłumaczyć reguł tej gry. No ja właśnie widzę, są niemili. Bo to nie jest odcinek z tłumaczenia reguł dla ciebie, dla Gierki, tylko odcinek z dupa. No, dlatego lecimy na sygnał. Lecimy dalej, jak zginiesz, to zginiesz. Jelo. Kiepskie z was coache. No teraz bardzo posłuchaj uważnie. Teraz uciekamy przed tym monstrem, który nazywa się Sick i będziesz musiała szybko używać shifta albo C. Musisz biec pod odpowiednie drzwi. Ogarniesz podczas tematu. Zobaczmy, jakim jesteś graczem. Musisz omijać. I znowu C. I przebiegasz przez drzwi. Prawo. Biegnę. Szybko, C. Kucaj, szybko. Teraz na lewo. Spida, go. Teraz płomienie musisz omijać. Piątek masz nie przebijać. Masz biec po prostu do przodu. Jest, okej. Nie przebijaj piąteczek. Lewo od Macek, a nie. Koniec. Złapał cię? No. No nie! Przecież to był najlepszy tutorial ever. Prawie tam byłam. No to teraz rewajwa u góry. Ci instrukcji mam się daliśmy. Trzymać z dala od drąg. Nie mówiliście, że mam unikać rąk, tylko unikać ognia. Powiedziałem, nie daj się uderzyć przez ręce i po czym powiedziałem ała, ale... bo sam rewajwa. Dobra, cicho. Rewajwa rób szybko, masz 30 sekund. Teraz już mniej. U góry. Jak góry? No u góry. Klikaj, rewajwa. Na samej górze masz rewiwę. I ci wyskoczy takie okie. O! Yeah! Dobra, nice. Yeah! Okej. Okay. Witamy w żywej. Świeczka nad twoją poprzednią duszą. I w razie co, jeszcze krucyfiks. Bo nie wiadomo, co się wydarzyło. Dziękuję. Wiemy, skąd te kocie uszy, bo ona ma 9 żyć. Dokładnie. No tak. Co jest? To jest jeszcze... twarda zapalara, jaką trafiam. Ej, zostaw to, Maciek. Nie mogę zabrać. Twarda. To je do ciebie, no. To je moje. A to je moje, nie panie. Mrygało, schowajcie ale się. Ale nic się nie dzieje. Gdzie ja mam się chować niby? Jedna szafa, nie, dobra? Nie chowamy się, chodź. No Maciek, dobra, ty mnie nie troluj. Okej. Okay. Idziemy dalej. Ja nie troluję. Nie, nic się nie dzieje. Jest luz. Właśnie dziwne. Ej, tu są dziwne dźwięki. Ja chcę psyta! Jakiego psyta? Gdzie jest psyt? Wyłącz. Gdzie tu jest psyt? Ej, nie rozglądaj się, Ola. Ugryzie mnie zaraz, chwila. Okej. Okay. No, gryź. Dobrze, mamy to. Gratulacje. Dziękuję, dostałam achievement w końcu. Proszę. Dobra, to Ola wykonała misję, teraz ja muszę wykonać kolejną misję. Dobra, Ola, już nie musisz na mnie syczeć, już nie jestem zagrożeniem. Chowajcie się. Teraz chowaj się. Tu są dwie szafy. Chowaj się do szafy. Dobra, już teraz? Nie. No to nie mówcie, chowaj się do szafy. Teraz. Dobra, możesz wyjść. Chcę mówić, chowaj się do szafy, a potem nie teraz. Znaczy, w sensie, że będziesz miała się chować do szafy, ale nie od razu. No wiesz, im chodziło o to, że chowaj się do szafy, ale schowaj się do szafy zaraz. Tak, dokładnie. Proszę to sprecyzować. Dobrze. Krystian, nie dotykaj dźwigni, ona sama musi zrobić w końcu. No to idź pociągnij za dźwignię. Chodź, Ola, pociągniesz za dźwignię. Dobra, okej. Boże. To jest złe. Ale w 46 drzwi wchodzimy. No gdzie ona jest niby? Idę! Siema. A jeszcze mam tu kucać, tak? Okej. Co się cieszysz i strzeżysz zęby? Znaczy... Moje egzorcysty. Nieważne. Nacisnęłam! W razie co? Pociągnęła za dźwignię, jak coś widziałeś. Nie mogę. Co się stało? No ty stoi przed... Wyobraź sobie, że stoi przed tobą właśnie teraz Ola, nie? Czyli Aka Koneko. Ola Creeper? Aka Koneko, nie? I teraz tak. Jezus. Idziemy. Nie, to Koneko, nie Jezus. Jo, a jaką masz pewność? No właśnie. Nie wiem. Ej, ja słyszę dziwne dźwięki. Tak, bo jest ciemno. A zapalarę w ciemnym. Ktoś pukał. Ale jest jasno. Jest ciemno. Nie, jest spokojnie. Ola, kurwa. Teraz posłuchaj. Na shifcie tutaj trzeba chodzić przy figurze, nie? Zobaczysz na levelu 50 teraz nowego potwora. Gorszego niż tego, albo dobra, tak nie mogę powiedzieć. Ma na imię Kabanos. Family friendly content. Dobra, okej. Olu, to jest najprostsza zasada. No. Robisz to, co Maciek, chodzisz za nim. Dziękuję. Tak, okej. Okay. Maciek, idę za tobą. To pójdę specjalnie środkiem. Powitaj Kabanosa! O, Kabanos z rękoma, chyba leżał. Dobra, shift. To było niemiłe. I na lewo. To było niemiłe, Krystian.
Nie, no to on tak robi. A ty co tu robisz za mną? No ej, no teraz, co mi wyganiasz? Teraz widzisz, trzeba teraz ten brać się. Nie wyganiam. Książki. A mogę wstać? Nie. Nie. Mam cały czas trzymać C. Tak. Tak, shifta. Tak. A czy nie musisz trzymać? Dobra, wystarczy, że ty mi tu złodzieju robisz, ty? A, dobra. A, no dobra. Zaraz wyjdzie, że od razu łatwiej. Ściągnę figurę, będziesz miała. Idę. Idę, Maciek. Czekaj. I możemy przejść teraz, chodź. Idę, no, idę. Nie, możemy, bo Krystian specjalnie wstał. Nie wstałem specjalnie. Wstał i specjalnie teraz robi tam u góry. Zobacz, widzisz, figura lata. Krystian mi kradnie książki! Dobra, chodź. Ja... To ty mu ukradnij. No kradnę. Tu już nie ma. Chodź. Szybko wstań i chodź, biegnie. Czegoś nie zebraliście. Biegnę. A notatkę macie? Notatkę mam. Ale nie mamy wszystkich tych, Ola. Ej, on tu biegnie, on tu wejdzie, czy nie wejdzie? Tak, idź do nich. No, to ja się pytam, czy on do nich wejdzie. A gdzie jest ten no? On ci buzi chciał dać. Tutaj. No, idzie do ciebie. Ruzia, ale on nie jest w moim Ruzia, typie. Ruzia, chodź tutaj. No, ale kucaj. Tu kucnij i masz nie stać. Dobra. No, ale Krystian stał. Chcesz wpisywać kod? No dobra. No, pisuj, ale kto figura. Go będzie dyktował? Figura no, idzie. Dobra, figura idzie, poczekajcie chwilę. Jak biegasz, to idzie. Do tyłu się cofnijcie. Na kwiatka nie wchodźcie, bo jak wejdziecie na kwiatka, to ona wyczuje nas. Okej. Okay. Kwiaciara. No. Znajomo brzmi. Gdzie jest Krystian? Tam książki czyta? Gdzie jest Krystian? No, jestem tak. W Krystianie. O, dlaczego ty jesteś w Krystianie? Nie ruszajcie się tylko. Dobra, bezpiecznie. Dobra. Podaj jej kod. Wpisuj kod. O, koń, no. 6, 6. Tak. A 6, 6, tak? No. No. 8. Jesteś pewien? 3. No. 3. Figura idzie zielony po prawej. I zielony po prawej. Dobra. Ale był kod łatwy, kurde. No. 6, 6, 8. 3-3. Zostałeś jakiś... super 8. O, odblokuj tam w sklepie. Ola, kupujesz krucyfikso? Hola. Brakuje mi troszkę pieniędzy. Ile troszkę? Bardzo niewiele. Dostanę prawdopodobnie tu w pokoju. Dobra. A mi brakuje też dużo. A mi. Okej. Jednak nie w tym pokoju, w kolejnym. Dobra, poczekajcie, ja muszę dupa znaleźć, nie? Jak dobra, ale to zaraz będzie, spokojnie. Idziemy go. Dlaczego wy... Nie. Kto robi psst? Ja wam tam psst. No naprawdę, robię. Tu też nie ma pieniędzy? Weźcie mnie, nie stresujcie jakimś psst. I co jest najgorzej, bo kominek przejdziemy, to chyba teleportuje tam, nie? Nie, chyba jeszcze będzie okej. Jeszcze nie, jeszcze nie zniknął poprzedni pokój. Dobra. Krystian, gdzie jesteś? Nie, ja czekam Krystian, przy sklepie. Krystian mi sklepu pilnuje. Dobra. Aha, to on... Czekaj, to już otwieram kominek. Nie wiem. Ej, ja tu słyszę jakąś kołysankę, to zły znak. To dobrze właśnie. O, tu będą pieniądze, powinny być. Proszę. Dawaj, Ola. Nie! Kurde, no. I problem. Krystian, zamknij się przy kolejnych drzwiach, nie? Zamknij czyli się. Czyli jesteśmy... Jeszcze poprzednie się nie zamknęły. O, teraz się zamknęły. To są ostatnie drzwi. A to jest pusty pokój. Nie, Krystian, nie damy rady. No. Nie, to idę czyli do was. Czyli mamy przekichane? Tak, mamy przekichane. To mogłem kupić ten krucyfiks. Idziecie? O, to czemu nie kupisz? No bo kupiłem już klucz. No ma pieniądze i nie kupił, no. Ma niewystarczająco. Czekam na was. Knerów. Dobra. Mak kwiacz. Róża niech pierwsza może biegnie, bo jak będzie teraz lecieć, to będzie ambuszczan. Bambuszczan? Bambus. Konik! Podoba ci się konik? On mi wygląda na kapibarę. Nie, przeczytaj, to jest konik. To jest Maciek. O kurde, no Boże, Mać. Psy tam miałaś? Tak. Ja tu chciałam przeczytać, że to konik. Teraz mieliśmy glitch. HP straciłem, halo, niemiłe to było. Ej, co to się wydarzyło? Jeszcze psy tam miałam dodatkowo. To był glitch tak zwany. Jezus Maria, już mi gorąco. Ej, mignęło, chodźcie. Dobra, Ola, chodź. Ale idę, ale się strasznie już spociłam. Tu Ola. Jezus, żylibyśmy bez tej informacji. Dobra, ej, ale gdzie wy jesteście? Dobrze, tu. Gdzie? Za tobą. Ruszka. Co zrobiłem? Okej. Okay. Ale czemu tutaj się... Krystian, sprawdź świeczkę. Nie, wszystko jest okej. A tu jest przyjście, wow. A wszystko jest okej, no to jest ja taka idę dziura, do chodź, zaprowadzę cię do mojej narni. Jezu, bo jakieś dziury zaciąga, Krystian. No. Ja nie wiem, oni tam jakieś plany w szafie mają wspólne coś. Ola, proszę cię, nie zostawiaj mnie sami. Już cię zostawiłam! Co? Dawno. Miga! Tak, Miga! I zgasiła się! Leci. Chodź, Róża. Do szafy? Szafy są wolne u nas, jak coś tutaj ostatni.
Weszłam do szafy, mam wyjść? Tak, ty nie musisz, Róża, co ty? Tutaj nie musisz, bezpieczna strefa, chodź. Jezus Maria, stresują mnie. Teleportowało nas. O, siema. Siema. Czemu, dwa pokoje tylko? A dlaczego ja mam tak mało życia teraz? No bo cię wszyscy gryzą. No nie, no. Razem z Maćkiem. To na chwilę zgasiło się światło i niech to... Dobra, jest, idealnie, chodź Ola, chodź za mną, chodź. Ale było migu migu. Dobra, jesteśmy w szpitalu, proszę mnie uzdrowić. Chodź Ola. No właśnie taki jest plan. Chodź. No. To jak masz taki klucz z takim czaszkiem, to używasz go na taki boom drzwi i teraz musisz wciągnąć krzaczka. Przyjmij w siebie krzaczka. Przyjmuję w siebie krzaczka, okej. Okay. No teraz powinno ci się ładować zdrowie. A co tak mało? No ale i tak do fulla cię załaduje, spokojnie. To ile ja mam to klikać? Nie, wystarczy, że raz kliknę. Raz klikasz tylko. I po lewej masz taką roślinkę wtedy. Wasze informacje są trochę opóźnione. Dobra. Jak my, ale to spokojnie. I teraz posłuchaj. Okej, okay, mów za siebie. Teraz będziesz miała sika. Mówię za siebie i za was. I ucieczkę, nie? Musisz omijać te łapki, płomienie. No. I odpowiedniej chwili kłócać, do odpowiednich drzwi trzeba wbiec i tyle w sumie. Ogień i łapki bebe. A ty skąd wiedziałeś, że już w tym momencie będzie to niby? Ogień, łapki bebe, dobra. Bo ten producent do mnie wysłał SMS-a, że Maciek teraz. Tak naprawdę tylko skupiasz się na tym, żeby kucać, po tym jak kucniesz od razu wstajesz, no i wbiegasz w dobre drzwi, potem na końcu tylko mijasz. Lewo najpierw, potem prawo. Okay, lewo. Dobra. Lewo. Dobra. Lewo, prosto. W brzuchu ty, mówiłeś lewo, potem prosto. Prosto, jak się prosto, jak tu nie ma prosto. Prawo. I teraz lewo Ola, lewo od ognia lewo, potem prawo pod łapką i lewo od razu od łapek. I już prosto do drzwi. O, oczy. Oko, nie patrzcie w oko. Dobra, dałam radę. Otworzyłem od razu. Nice Ola, gratulacje. Yeah, to mój pierwszy stream. Dzisiaj ty stawiasz kolację. O nie było... To ja tam się cofnę. Idę tam zginąć. Byleby za kolację nie płacić. Dokładnie. Masakra. Co masakra, cwaniaki. Ej, wiecie co w ogóle? Najśmieszniejsze jest to, że... Chowaj się! Co? Gdzie? No, jeszcze nie teraz, bo za szybko wlazłeś do szafy. Chowaj się, Boże, no! Teraz, chowaj się. Dobra, siedź Ola, siedź. No, wychodzisz. Wejdź. I od razu wchodź. Dobra, raz, dwa, wychodzimy i wchodzimy znowu. Boże, jak nie klikam. Raz, dwa, wychodzimy. Może być jeszcze raz. I wchodzimy znowu. Jezu, to stresujące. Wchodzi. Dobra, już, bezpiecznie. Wow, przeżyłam, błyszczano. Kurde. Dobra jestem. Profesjonalistka, kurde. To jest bardzo ciężki potwór. Nie, no jestem w szoku. Ja jestem naprawdę teraz w szoku, nie? Teraz to się wydarzyło. Dzięki. Ej, to znaczy, że on w ciebie nie wierzył. Leci. Nie zdążę. Chowaj się. Czy już teraz mam się schować? Pierwsze prawo, Ola. Tak. Kurde, musiałem patrzeć na was, nie? Cały czas. A macie? Tak. Kiedy ty chcesz tego pupę znaleźć? Nie wiem, bo kurde, nie ma drzwi cały czas. Boże, Maciek, nie straszy mnie tym krzykiem. Przepraszam. Maciek. To. No nie 78. Wiem. No ja nie wiem, co... No nie. Dobra. To ja w tym momencie fanmade'a mam rzucę, nie? Nie, poczekaj. Nie, mam pomysł dobry. Po prostu zmieniamy kierunek odcinka, przechodzimy z Ruzią po raz pierwszy. O. Proszę bardzo. Teraz będzie najgorszy level. Słuchaj, musisz nas słuchać bardzo uważnie teraz. Stój, Krystian, stój! Musimy jej wytłumaczyć, bo to 10 leveli najgorszych jest, nie? Chodź, wytłumaczymy jej. No, tylko wszystko mi powiedzcie. To jest giga stresujące. No. O, jeszcze bardziej? Róża, posłuchaj. Teraz 10 leveli najgorszych ever, jakie w życiu cię spotkały w każdej gierce, nie? Posłuchaj, teraz nie będziesz nic słyszeć kompletnie. Musisz zdać się... Czemu kucasz? Co ty robisz? Co wy robicie? Żeby się bardziej skupić. No ja się skupić. A może nie będziemy im przeszkadzać, może pójdźmy na drugą stronę. Tak. Nie, ja idę, ja tą walucację dostanę przez nią. Ale nie powiedzmy się, idziesz! Słuchaj, będziesz musiała nasłuchiwać teraz, czy będzie leciał potwór. Będziemy mówić, że mamy się chować, czyli musisz znaleźć szafę i się do niej schować. Dobrze. Pierwsze drzwi po prawej stronie... Co ty robisz?
Co majsterkujesz? Słuchaj, pierwszy... On się z tobą witał po piesku. Dobra, Róża, posłuchaj. Dwie będą szafy po prawej stronie, na pewno na wprost będą szafy. Pomieszczenie będzie całe ciemne. Masz zapalarę, czy nie? No. No to dobrze, będą pułapki na podłodze. Dobra, ale... Dobra, ale ja mam jedno ale. No jakie? Jak nie mówi się, chowaj się do szafy, to wtedy, kiedy mam się chować. Masz słuchawki? No. Będziemy mówić, że leci. Jak będzie, że leci, to znaczy, że musisz się schować do szafy, tak? Od razu. Musisz na słuchawkach słyszeć, bo na słuchawkach słychać, jak jest blisko. Ale to jest jedna kwestia. Druga kwestia. Jak wchodzisz do pokoju, który jest prosty. Często jest tak, jak wchodzisz do pokoju, to masz na tyle wystarczająco światła, że widzisz, że pokój jest od razu na wprost. Jak masz zapalarę odpaloną, to pamiętaj, że widzisz przed sobą dosłownie z 2 metry. Więc nie wejdź w pułapkę, bo jak wejdziesz w pułapkę i będzie leciał, to po tobie. Tak. Plus jak będą takie wielkie oczy, to się nie możesz na nie patrzeć. Tak, jak się pojawią te oczy takie fioletowe, to musisz odwrócić wzrok po prostu i iść bokiem. W każdym razie, w pokojach prostych zawsze jest jedna szafa na środku po lewej i dwie szafy na końcu po lewej. Więc trzymaj się zawsze lewej strony, bo zawsze jak są trzy szafy obok siebie, to można tego, można zawsze pójść do tej środkowej albo kawałek dalej. Ale wy jej to źle tłumaczycie, słuchaj, nie słuchaj, odwróć się. Dobra, idziemy! Dobra. Nie słuchaj się, idź za mną, w trakcie się nauczy, to tak jak ojciec mnie uczył pływania, wrzucił mnie po prostu na głęboką wodę, lecimy. Ale Maciek, tak. Za mną do tej pory nie umiesz pływać. Za mną, no to prawda. Prosto. Prosto, cały czas, czysto, idę, czysto. Idę. Pułapka idę. Po lewej. Pułapka. No, widzę ją. Oczy w dół. Pułapka. Gdzie pułapka? Dobra. Okej. Okay. Właśnie, leci. O kurde, za późno. Ja nie słyszałem w ogóle go. Ja też nie. W ogóle nie było słychać. Nie było słychać. Przepraszam bardzo, masz słuchawki, będzie słyszeć. Ale naprawdę w ogóle nie było go słychać. Pamiętajcie, że w opisie czeka na was link do Gear Up Boostera, czyli darmowej aplikacji, która może efektywnie zmniejszyć wasz ping w grach. Koniecznie sprawdźcie sami i dajcie znać, jak wrażenia. Pozdrawiam i do następnych odcinków. Cześć. No to czy my wszyscy umarliśmy? Tak. Ale to znaczy, że wszyscy mieliśmy ten sam błąd. Ja nie wierzę, co tu się wydarzyło. Akurat kiedy ją uczyliśmy pierwszy raz, żeby przejść, to akurat teraz musi być taki błąd. Okay. A ja czuję, że dałaby radę. Ja tak mówię, przyszliśmy dwa pokoje, mówię, dobra, sprawdzę na świeczce. Jest tego? Chcę wejść do szafy? Umarłem.